niby pokazują ludzie Ludwikowice Kłodzkie, nie ma drewnianej zabudowy tu wokół. Tamte budynki, które tu stoją, nie figurują na żadnym zdjęciu. Nie znajdziecie ich na żadnym zdjęciu. Jeżeli to by było faktycznie oryginalne zdjęcie, to z tej perspektywy, bo przeważnie z tej perspektywy jest zdjęcie robione, pokazywane w internecie ogólnie obiegowe. Nie ma tamtego budynku. Czyli to nie jest zdjęcie z to. Takie chłodnie, takie kominowe znajdują się na Górnym Śląsku i taki przykład, taki chłodni kominowy był w Wałbrzychu na kopalni Wałbrzych. Tak, oczywiście, w Wałbrzychu bardzo podobnie. Dokładnie. A taka konstrukcja, jeszcze Krzyśku skończę, jest identyczna na Peneminde, na Wolinie, znajduje się niedaleko Oświęcimia, Buna, jak się nazywa ten obóz? Był Auschwitz, Birkenau i Monowice. W Monowicach znajduje się dokładnie coś identycznego. Tylko że tamto coś stoi na potężnej platformie betonowej. Grubość betonu dochodzi nawet do 9 metrów. Na Peneminde i na Wolinie dokładnie to samo. To odsyłam właśnie, jeżeli ktoś będzie na Wolinie, jezioro Turkusowe, tam gdzie była wyrzutnia V1. I tam dokładnie niedaleko jeziora Turkusowego znajduje się taka konstrukcja. Wchodzi się na wzgórze i tam jest, tam właśnie Werner von Braun testował silniki, napędy do V2 i teoretycznie niby do V7. Chciałem zwrócić Waszą uwagę właśnie na stanowiska strzeleckie. To są bunkry strzeleckie. Zwróćcie uwagę, że to jest jedyne miejsce, gdzie te wszystkie schrony i bunkry są skierowane stanowiskami ogniowymi w kierunku Muchołapki. Jedna z teorii była taka, że jeżeli Niemcom udało się otworzyć, na przykład zakrzywić czasoprzestrzeń, że niby to urządzenie miało do tego służyć, to w tym miejscu, gdyby coś się wydostało, natychmiast to trzeba było zdławić ogniem, prawda? Zwróćcie uwagę, ile tu jest stanowisk ogniowych. Naprzeciwko, na tamtym wzgórzu dokładnie się znajdują. Jeżeli to była zwykła kopalnia, jeżeli była zwykła chłodnia kominowa, to po co tyle stanowisk ogniowych? Tutaj słuchajcie, w okolicy, jak się na wiosnę przejdziemy, jest masa transzei, masa okopów i masa stanowisk ogniowych dla artylerii. I skierowane w tą stronę. Proszę? Skierowane wszystkie są tutaj. Słuchajcie, skierowane stanowiska ogniowe. Na Walimiu na przykład, na wprost, na Małej Sowie znajdowało się stanowisko artylerii, nie wiem jakiego kalibru, które było skierowane lufami bezpośrednio w wyjścia z tuneli. W Głuszyce na przykład schron za drugim zakładem, stanowisko ogniowe, które znajduje się niedaleko, tam znajdowała się armata 80 mm, ona była zaspawana, skierowana bezpośrednio w wyjście i ona miała tylko 60 pocisków. I te 60 pocisków miała wystrzelić w jak najkrótszym czasie bezpośrednio ogniem na wprost w wyjście tunelu. Po co? I tu się rodzi właśnie pytanie. Słuchajcie, to co widzieliśmy teraz w tym tunelu, te wypusty takie z cegły, co były zrobione. Są różne teorie. Są różne teorie, że to miały być kable, że tam miały być rury, że tam miały być ozwojowanie, że całe to miejsce to miał być jeden wielki transformator. Jeżeli tutaj są te zaburzenia właśnie grawitacji, jeżeli coś tutaj miało być robione przez Niemców, to dokładnie by to tak wyglądało. Jeżeli ktoś chce zakrzywiać czasoprzestrzeń, jeżeli ktoś chce coś robić właśnie na taką skalę, musi stworzyć potężny agregat podziemny. I być może to miejsce tym było. Dowodów na to nie ma. Ale mam nadzieję, że jak się przebijemy do niższych poziomów, zejdziemy niżej, to coś ciekawego znajdziemy. A żeby się dostać niżej naprawdę nie trzeba dużego wysiłku. Wystarczy nam długi weekend majowy, przyjeżdżamy tu, jesteśmy 5 dni i naprawdę wtedy coś tutaj osiągniemy. Musi być dostarczona duża ilość energii przede wszystkim. Dokładnie. Tu mieli... Kapselek jest tutaj niedaleko. Dużą energię mogli dostarczyć. A, myślałem, że o energię ci chodzi.